Dzień dobry Państwu. Nazywam się Mariusz Dąbrowski i jestem prezesem Fundacji Eureka imieniem profesora Jerzego Stelmacha. Zajmujemy się interaktywną edukacją oraz popularyzacją frontalnych badań naukowych. Fundacja skupia w swoim gronie aktywnych naukowców i w związku z tym proponujemy Państwu cyklicznie, bardzo często spotkania, wykłady, prelekcje i dyskusje w ramach różnych tak zwanych forów dyskusyjnych. A dzisiaj będziemy realizować taki temat dotyczący projektu Spinaj naukę. Jest to nasza ostatnia sesja i ten cykl będzie miał taki tytuł: Jak interaktywnie ujawnić siły jądrowe? Wizja atomowej Eureki Jerzego Stelmacha, naszego patrona. Projekt jest dofinansowywany z projektu Społeczna Odpowiedzialność Nauki i ma właśnie na celu przybliżenie osiągnięć naukowych polskich naukowców społeczeństwu. W ramach tego projektu Fundacja już zorganizowała kilka cyklów wykładowych dotyczących genetyki i nowotworów dziedzicznych w lutym 2021 z profesorem Janem Lubińskim z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Inna sesja, Fale na Ziemi i w kosmosie, z profesorem Markiem Biesiadą z Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Potem była sesja Nowoczesne technologie dla akceleratorów cząstek z wykładowcą głównym profesorem Konradem Czerskim, wiceprezesem Fundacji Eureka. I bardzo interesujący wykład w lutym 2022, wygłoszony przez laureata Nagrody Templetona, profesora Paula Davisa, Czy ktoś tam jest? Poszukiwanie cywilizacji pozaziemskich. Tu także przeprowadziliśmy bardzo zakończony sukcesem konkurs dla uczniów pod tytułem Jak sobie na rysunek dla uczniów pod tytułem Jak sobie wyobrażasz kosmitów i kosmiczne zwierzęta. Wszystko to Państwo znajdziecie na naszej stronie YouTube Fundacji Eureka. Można te wszystkie wydarzenia tam ponownie obejrzeć. Obecne forum dyskusyjne tak naprawdę ma na celu przypomnienie sylwetki patrona Fundacji Eureka, profesora Jerzego Stelmacha. W dniu jutrzejszym o godzinie 12:00 także online odbędzie się sesja poświęcona działaniom prekursorskim w Polsce Jerzego Stelmacha w zakresie interaktywnej nauki. Natomiast dzisiaj chciałbym Państwu przedstawić wkład profesora w przygotowanie wystawy Atomowa Eureka E równa się MC kwadrat, która ukazuje w sposób przystępny tajniki energii jądrowej, która dotyczy bardzo minimalnych rozmiarów niewidzialnych gołym okiem. Zapraszam zatem Państwa do wysłuchania wykładu. Ten wykład wygłoszę ja, jako również uczestniczący w przygotowywaniu wystawy Atomowa Eureka. Ten wątek będę kontynuował w sobotę najbliższą o godzinie 12:00 i będę mówił o otwartej koncepcji atomowej Eureki 2 Jerzego Stelmacha. Szanowni Państwo, przejdę teraz do prezentacji właśnie dzisiejszego wykładu. Mam nadzieję, że wszystko jest dobrze widoczne i mogę rozpocząć prezentację. Szanowni Państwo, jak interaktywnie ujawnić siły jądrowe?
To jest główny wątek właśnie wystawy Atomowa Eureka. Ta wystawa tak naprawdę znajduje się za mną w dużej mierze, o czym jeszcze Państwu za chwilę opowiem. Skąd wzięła się inspiracja do Atomowej Eureki? W rzeczywistości ona pojawiła się w związku z pewnymi praktycznymi wyzwaniami lokalnymi. Otóż moja osoba skromna była zaangażowana między innymi w debatę publiczną na temat budowy energetyki jądrowej w Polsce, czy elektrowni jądrowej, albo ogólnie energetyki jądrowej w Polsce. No i powołano program polskiej energetyki jądrowej i w związku z tym pojawiła się potrzeba dotarcia do społeczeństwa z jak najprostszym przekazem wiedzy na temat właśnie energii jądrowej. Również aktualnie, jak Państwo słyszycie w mediach, ten temat odżył znowu po tam 10, 12 czy iluś latach i wciąż jest to temat bardzo gorący. I jednak wtedy, w roku 2009, pojawił się tak samo duży entuzjazm związany z budową w Polsce sektora jądrowego. No i pojawiła się w związku z tym taka potrzeba komunikacji społecznej i w związku z tym podjęliśmy wraz z Jerzym Stelmachem próbę przygotowania wystawy, która by w sposób taki bardzo przystępny przybliżała wiedzę w tej tematyce. Trzeba przyznać, że było to spore wyzwanie, ale zakończyło ono się paroma pomysłami, które uważamy, znaczy ja uważam, a patron no, uważał, że one były bardzo, czy są bardzo użyteczne przy popularyzacji. Taki fakt polityczno-gospodarczy. W 2010 roku województwo zachodniopomorskie zaproponowało 10 z 28 lokalizacji elektrowni jądrowej w Polsce. Te lokalizacje wciąż są na liście programu Polskiej Energetyki Jądrowej, ale jak wiemy, nie te lokalizacje z zachodniopomorskiego nie są w tej chwili w górnej części tej listy. No i stąd, ale wówczas to temat był bardzo gorący i te lokalizacje rzeczywiście miały jakąś szansę realizacji, więc zwróciliśmy się do Ministerstwa Gospodarki o sfinansowanie ówczesnego Ministerstwa Gospodarki, o sfinansowanie tej wystawy Atomowa Eureka. No i właśnie to ministerstwo było sponsorem tej wystawy. Organizatorem był wówczas Uniwersytet Szczeciński, czyli wystawa Eureka, o której za chwilkę, i patronat merytoryczny miało Polskie Towarzystwo Fizyczne. Prezentowana Atomowa Eureka była właśnie na wystawie interaktywnej Eureka, utworzonej przez Jerzego Stelmacha i współpracowników 9 listopada 2002 roku. A więc dokładnie 20 lat temu była utworzona wystawa, o czym będziemy mówili jutro. Natomiast dzisiaj ja skupię się na właśnie Atomowej Eurece.
I atomowa eureka została, pierwotnie była częścią wystawy Eureka, a w listopadzie 2012 roku została przejęta przez Fundację Eureka, już imienia profesora Jerzego Stelmacha. Tutaj widać moment otwarcia atomowej Eureki. Nastąpiło to 24 stycznia 2011 roku z udziałem od lewej marszałka województwa zachodniopomorskiego Wojciecha Drożdża, ówczesnego wojewody Marcina Zydorowicza, rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, profesora Waldemara Tarczyńskiego, profesora Stelmacha, który właśnie przemawia, i mojej osoby po prawej stronie. Obecnie atomowa Eureka jest częścią wystawy interaktywnej Eureka Główna, która jest w tej chwili przynależna do Fundacji Eureka imieniem profesora Jerzego Stelmacha. Ta wystawa znajduje się za mną. Praktycznie macie Państwo tutaj zdjęcie z widokiem tego, co tam z tyłu za mną jest. Co można o tej wystawie powiedzieć? Jest to niewątpliwie wystawa unikatowa, co najmniej w skali krajowej. Wspólnie z Jerzym Stelmachem zaproponowaliśmy pewne eksponaty. Ja później powiem może, kto największy, kto jaki, ale to nie jest już może aż tak super ważne. Natomiast przepięknym moim zdaniem i wspaniałym pomysłem Jerzego Stelmacha, który no, znajduje pewne odzwierciedlenie właśnie w naszej działalności, był pomysł demonstracji, jak łączą się protony i neutrony symulowane krążkami, które poglądowo mogą tworzyć jądro atomowe, czyli tę cząstkę, tak, składającą się z mniejszych, dzięki procesom związanym z tą cząstką możemy pozyskiwać energię. Tu właśnie profesor Stelmach pokazuje te krążki na otwarciu wystawy. No i proszę Państwa, krążki, które dzisiaj nazywamy krążkami Stelmacha, ja jeszcze będę o nich dalej za chwilkę mówił, znalazły honorowe miejsce właśnie w logo Fundacji Eureka. Wystawa Eureka poprzednio miała te wirujące elektrony, ale właśnie brakowało im tego, co jest najważniejsze. No, atom to nie tylko elektrony, to też jądro atomowe, w którym znajdują się właśnie protony i neutrony. No i właśnie krążki Stelmacha w ten sposób trafiły do naszego logo i uzupełniły ten brakujący element w modelu atomu. Tu widzimy w środku profesora Stelmacha, radosnego, pokazującego ten krążek Stelmacha. Teraz powiem Państwu, no, na czym to polega, ta magia właśnie krążków Stelmacha, co jest w nich takiego ciekawego, co no, stanowi unikatowość, tak? Bo to nie są protony i neutrony, bo protony i neutrony są milion, milionów, milionów razy mniejsze od centymetra, więc no, trudno je zobaczyć gołym okiem.
Więc nie mamy żadnej możliwości po prostu spojrzenia na nie gołym okiem, tak w makroskopowym świecie, tak jak siedzimy tutaj. Żeby zrozumieć, o co chodzi z tymi krążkami, to warto przypomnieć, przytoczyć, to jest też plansza, która została przygotowana głównie przeze mnie na wystawę, która no, opisuje pewne istotne zagadnienia z energii jądrowej. I tu widzimy, że w przyrodzie są cztery podstawowe oddziaływania. Te, które bardzo dobrze znamy, to grawitacyjne, no, jabłka spadają, i elektromagnetyczne, no, korzystamy właśnie w tej chwili z oddziaływań elektromagnetycznych, czyli jak nadajemy sygnały, no to korzystamy właśnie z tych oddziaływań, ale są też oddziaływania, które działają tylko w małej skali, które są, nie wychodzą poza pewną skalę, a dotyczą tylko takich malutkich cząstek. No i tym jednym z oddziaływań jest właśnie oddziaływanie jądrowe silne, które ujawnia się pomiędzy neutronami i protonami, a te neutrony i protony jeszcze składają się z mniejszych cząsteczek zwanych kwarkami, ale tym już dzisiaj tak nie będziemy się dokładnie zajmować. Samo oddziaływanie w fizyce jest rozumiane jako przekazywanie pewnego, wymienianie pewnych cząstek pomiędzy innymi cząstkami. Cząstki tak zwane materii wymieniają między sobą cząstki oddziaływania i w związku z tym komunikują się ze sobą. To tak jakbym właśnie, tak jak na tym zdjęciu, dzieci są w komunikacji ze sobą, bo rzucają do siebie piłkę, czyli cały czas jest wymieniana ta piłka i tworzą w takim razie jakiś spójny układ dwuosobowy. Natomiast jak piłkę rzucą i pójdą sobie, no to nie ma oddziaływania i cząstki wtedy nie są wymieniane. Więc to jest taka idea. I teraz do oddziaływań jądrowych silnych. Otóż widzimy tu składniki jądra atomowego, to są właśnie neutrony. Ja tutaj taki neutron mam przed sobą, to jest właśnie ten krążek Stelmacha. I protony, to jest ten drugi. I co jest istotne, otóż te protony mają ładunek elektryczny. Czyli one mają taką cechę, że wzajemnie się odpychają. Państwo tego nie czujecie, ale ja trzymając te dwa protony w tej chwili w rękach, odczuwam, że one wzajemnie się od siebie oddalają. No to zwykle robimy to na stole, gdzie te dwa atomy po prostu się ze sobą. Ja może troszkę tak zmienię kierunek. Proszę zobaczyć, że one się ze sobą odpychają. A więc, żeby utworzyć jądro atomowe, no mamy problem, bo te protony się odpychają ze sobą. Natomiast neutrony mają tę własność, że elektrycznie one nie mają ładunku, to możemy je elektrycznie ze sobą zbliżyć bardzo blisko. Prawda jest taka, że jest jednak oddziaływanie tych cząstek, o których wspomniałem, wewnątrz, nawet dla neutronów, tych kwarków,
Więc ta analogia nie jest stuprocentowo taka, jak być powinna, ale bardzo pouczająca. I teraz, proszę Państwa, to, co się dzieje, no to krążki właśnie Stelmacha wykorzystane są do konstrukcji właśnie do dwóch co najmniej eksperymentów. Więc ten pierwszy eksperyment to jest taki, że siły jądrowe przeciwko siłom elektrycznym. Więc jeżeli ja chcę ze sobą połączyć dwa protony, no to one będą się odpychały, nie mogę tego zrobić w żaden sposób. Tu może zmienię kierunek, proszę bardzo. Natomiast proszę zobaczyć, że jeżeli oczywiście neutrony mogę do siebie przyłączyć, ale jeżeli teraz wezmę te dwa neutrony, dorzucę do tego, to proszę zobaczyć, że to się trzyma razem. Oczywiście to oddziaływanie dla prawdziwych protonów i neutronów polega na tym, że wymieniane są cząstki wirtualne, one się nazywają jeszcze gluonami, a oddziałują ze sobą kwarki tak naprawdę. Tym niemniej fakt jest taki, że tylko dzięki neutronom możemy skonstruować to jądro atomowe. I teraz czym jest ten proton? Ten proton jest po prostu magnesem okrągłym, który odpowiada protonowi i te magnesy okrągłe odpychają się, a neutron jest zwykłym krążkiem stalowym. Więc on działa oczywiście, jest przyciągany przez magnes, no ale nie odpycha się wzajemnie. No tu widzicie Państwo, o, to jest to, co pokazywałem tu jakby w doświadczeniu, a tu widzicie Państwo na zdjęciu. Te dwa protony po dołożeniu neutronów trzymają się razem i razem tworzą coś takiego, co nazywamy po prostu jądrem helu. Hel to jest gaz szlachetny, no, który na przykład wykorzystujemy w czasie no, różnego rodzaju zabaw, pikników. A więc geniusz krążków Stelmacha, wymyślonych przez Stelmacha, ja przyznam, że jestem zawsze zafascynowany tym pomysłem, to jest pokazanie mechaniczne czy symulowanie mechaniczne powstawania jąder atomowych. No bo proszę Państwa, możemy to rozciągnąć, dołożyć więcej tych protonów i neutronów. To zresztą było chyba widoczne tutaj. Proszę zobaczyć tak na tym zdjęciu. Tak, układamy jądra różnych pierwiastków. Tak, tu jest wodór, przepraszam, deuter, tu jest tryt i tutaj mamy już jądro z większą liczbą neutronów i protonów, tak, tu jeszcze z większą liczbą, a zatem możemy doskonale tymi krążkami symulować jakby układ jąder atomowych. Co się okazuje, że siły jądrowe wraz z rozmiarem tych jąder, im one są większe, to zaczynają słabnąć i wówczas zaczyna trochę dominować oddziaływanie elektrostatyczne, czyli to odpychanie się neutronów, przepraszam, protonów, które pokazywałem na początku, bo one jednak tam są, czy elektryczne oddziaływanie i te jądra do liczby nukleonów 62
są coraz to bardziej stabilne, ale już powyżej liczby 62, co odpowiada jądrze niklu, te jądra stają się mniej stabilne. I co się dzieje wówczas? Można takie cięższe jądra rozszczepić na mniejsze, powodując jakąś destabilizację poprzez dodanie jakiejś cząstki, która wchodzi w skład. No i tutaj to jest mechanizm rozszczepienia jądrowego. Dla uranu 235, który zawiera aż 235 nukleonów, ta stabilność jest bardzo mała, no i jądro może się rozpaść na dwa mniejsze. Tu mamy, proszę Państwa, właśnie to narysowane. To jest jądro uranu 235 nukleonów, 92 protony. No i pod wpływem wniknięcia jeszcze jednego neutronu do tego jądra następuje rozpad na przykład jądro kryptonu i baru, tak jak tu widzimy, i jeszcze pojawiają się dodatkowo swobodne elektrony. No i to jest dokładnie mechanizm, który wykorzystujemy w reakcjach jądrowych. No i tu Państwo widzą, tak, tu jest bardzo duża, bo tu są same neutrony, tu jest złożone jądro z neutronów i protonów, tu są same protony. Proszę zobaczyć, że te są ze sobą ściśnięte, a te po prostu są oddalone, bo nie da się ich do siebie zbliżyć ze względu na oddziaływanie elektryczne. No. Tu mamy, proszę bardzo, ułożone bardzo, bardzo duże jądro kolejnego pierwiastka. Teraz kolejny temat, kolejny eksperyment z tego cyklu, to jest uranowa wirówka. Czyli inaczej rozdzielanie frakcji. Ta uranowa wirówka znajduje się tutaj za mną. I istota rzeczy jest taka, że w naturze przeważa izotop uranu 238 i on jest bardziej stabilny niż 235, czyli nie da się wykonać tego procesu tak łatwo dla uranu 238. I w tych reaktorach jądrowych podstawowych, które dzisiaj działają, wykorzystujemy uran 235, ale chodzi o to, żeby uran w postaci metalicznej w reaktorze, żeby było jak najwięcej tego 235, żeby reakcje były jak najbardziej efektywne. No i chodzi o to, żeby rozdzielić te izotopy i wzbogacić, to znaczy, żeby w naturze, jak wydobędziemy uran jako rudę, to on zawiera tylko 0,72% uranu 235. To jest za mało, żeby reakcje jądrowe powstawały samoczynnie, więc trzeba to wzbogacić, tak to mówimy, czyli rozdzielić te frakcje uranu i po prostu tak, żeby tam co najmniej kilka procent było tego uranu 235 w tej rudzie. I jak to robimy? No jest kilka metod. Jedną z genialnych metod, którą wymyślił sam Albert Einstein, jest dyfuzja gazowa, ale temu nie będę poświęcał tutaj więcej czasu. Natomiast najprostszą metodą jest rozdzielenie za pomocą siły odśrodkowej, która jest proporcjonalna do masy cząstki, a więc jeżeli cząstka ma większą masę, no to po prostu jest dalej odsuwana od osi obrotu. No i po prostu ten mechanizm jest wykorzystywany. Tutaj to widać na tym właśnie zdjęciu. To jest nasza wirówka.
uranowa, a to jest właśnie pokazane, jak to działa w praktyce. Więc w praktyce te dwa izotopy, no tam w postaci odpowiedniego odpowiedniej substancji, są obracane i te cięższe statystycznie znajdują się dużo dalej od osi i tu są zbierane, natomiast te lżejsze są tutaj i one też są zbierane w środku. No i w związku z tym możemy dokonać wzbogacenia uranu. No tu 3-4% jest potrzebne, co najmniej, no ale też można wzbogacić do bardzo dużych wartości. Natomiast obecnie w reaktorach są rzędu wzbogacenia rzędu kilku procent, no obecnie do 20% w ogóle co najwięcej można takie wzbogacenie używać w reaktorach. I teraz, co jeszcze można na ten temat powiedzieć? Zatrzymała mi się prezentacja. Dobrze. Proszę Państwa, więc no tak jak powiedziałem, to była wirówka uranowa. Teraz następnym elementem wystawy Atomowa Eureka są pewne doświadczenia związane z promieniowaniem jonizującym. No ale żeby o tym powiedzieć, no to trzeba po prostu powiedzieć krótko, co to jest promieniowanie jonizujące. To mamy właśnie na tych planszach, które są za mną. Promieniowanie jonizujące to są cząstki, które padając na atomy mogą doprowadzić do oderwania krążących na orbitach wokół jąder elektronów, co powoduje zniszczenie wiązań chemicznych substancji. No to więc tak zwane aberracje chromosomowe, które mogą uszkodzić tkanki żywe. I to są promieniowania alfa, beta, gamma. Alfa to jest to nasze jądro helu, które już Państwu pokazywałem, tak? To tutaj składające się z tych czterech nukleonów. Cząstka beta to jest elektron, który to jest też składnik atomu, kręcący się wokół jądra. No i cząstka gamma to jest fala elektromagnetyczna, ale fala elektromagnetyczna o bardzo wysokiej energii. Fala elektromagnetyczna, na której my się komunikujemy, ma małą energię, to są fale radiowe czy światło widzialne, czy coś, to są małe energie. Więc taka cząstka, jeśli ona ma dużą energię, no to ona przy uderzeniu jest w stanie wybić ten elektron, zjonizować atom, no i powodować uszkodzenia tkanek żywych. Organizm nasz te uszkodzenia też naprawia. Bardzo ma mechanizm naprawiania tych uszkodzeń, a więc my jesteśmy przystosowani do tego, że promieniowanie do nas dociera i w jakiś sposób no, uszkadza nasze tkanki, ale nasz organizm jest w stanie to regenerować do pewnego stopnia oczywiście. I o tym będzie dalej mowa. Proszę Państwa, więc co należy stwierdzić, że człowiek jest otoczony małymi dawkami promieniowania jonizującego na co dzień. Te cząstki alfa, beta, gamma cały czas tutaj do mnie lecą, tak? Ja, jest taka jednostka pomiaru tych dawek promieniowania, to jest milisievert i średnio na świecie my przyjmujemy dawkę równą 2,4 milisieverta na rok, czyli ileś tych cząstek, one są tam zliczane, przekładane na pewno na ileś tam miliardów i tak dalej, które docierają, bo to są bardzo małe cząsteczki.
No i nasz organizm po prostu jest przystosowany do takich mniejszych dawek, bo ma też mechanizm obronny w postaci tych regeneracji. No oczywiście istnieją pewne fakty. Na przykład promieniują banany, mleko promieniuje, czyli wysyła takie cząstki i te cząstki do nas mogą docierać, czy jak je połykamy. No to jest cała, zajmuje się tym cała dziedzina, jaką jest ochrona radiologiczna. Ciekawostką jest, że z tła naturalnego otrzymujemy 2,4 na średnio milisywerta rocznie, a jedna tomografia komputerowa to jest 10 milisywertów, ale wciąż to jest poniżej normy, znaczy poniżej naszych zdolności, poniżej naszych zdolności regeneracyjnych, w tym sensie, że organizm nas jest w stanie zregenerować te niskie dawki. Palacze papierosów, tu uwaga, przyjmują dawkę 36 milisywertów na rok, bo w papierosach jest na przykład radioaktywny polon. Na Ziemi istnieją miejsca, gdzie ludzie mają tak zwaną odpowiedź adaptacyjną, czyli uodparniają się również na bardzo wysokie dawki promieniowania rocznie. Tu nawet dochodzi do 1350 milisywertów na rok, no to już jest dawka, która jest uważana za po prostu no, w pewnym sensie deterministyczną, to znaczy, że ona może powodować jakieś skutki zdrowotne dla populacji, która nie jest przystosowana, no tym niemniej tam ludzie żyją. Oto jest ten Iran, no ale to może już nie będę dokładnie na ten temat mówić. Wrócę teraz do, przepraszam, do mojego głównego tematu, jakim jest atomowa eureka. No więc jednym z problemów, zresztą to też się pojawiło tutaj, bo na przykład potas K40 ma czas rozpadu 1 miliard lat. Co to znaczy? Ten czas połowicznego rozpadu pierwiastków promieniotwórczych. To jest taka wielkość. Po upływie tego czasu ilość promieniowania będzie, ilość materiału promieniującego zmniejszy się do połowy. Ten temat, ponieważ im jest krótszy ten czas połowicznego rozpadu, tym szybciej pozbywamy się tych radioaktywnych, można powiedzieć, składników, szybciej się oczyszcza ta substancja. Jeżeli ten czas jest bardzo długi, no, że, no, tam było miliard lat, no to ten potas będzie emitował w sposób spontaniczny, tak, bo to dzieje się spontanicznie, emitował będzie te cząstki, no, aż osiągnie ten poziom coraz mniejszy. Więc tutaj na naszej wystawie ten czas połowicznego rozpadu, przepraszam, ja mam tu jakiś problem, bo mi nie chce się to przekładać tak, jak potrzeba. Momencik. Zniknęło mi kilka slajdów. Aha, dobrze, okej, okay, jest okej. Okay. Przepraszam, bo tu nie działa mi jeden klawisz. Otóż, no właśnie, żeby zmierzyć radioaktywność, no to trzeba dokonać pomiaru tej radioaktywności.
I to robimy za pomocą licznika Geigera-Millera. I taki mamy tutaj u nas na wystawie. Tu jest troszeczkę inny pokazany. Tu mamy, o tu dokładnie mam tę sól potasową, która jest widoczna. Tu jest licznik i za pomocą tego licznika mogę mierzyć na przykład, jakie jest tutaj, przykładam. To jest najbardziej mój ulubiony sól potasowa. Ona bardzo dobrze tutaj promieniuje, więc widać po prostu, ile tak zwany, tutaj mamy jednostkę mikrosievert na godzinę, ile tych mikrosievertów na godzinę. Jeden mikrosievert na godzinę to jest 8,766 milisieverta na rok. Także jeżeli tutaj było jeden, no to byśmy mieli więcej nawet niż tło naturalne, ale tu widzimy 0,180. Więc ten taki tutaj, takie urządzenie tutaj mieliśmy, no tu młodzież, jak przychodzi na wystawę, no to bada sobie na przykład, jakie jest natężenie promieniowania jakiegoś bloczka marmurowego, cegły, czy piwa tyskiego, czy orzeszków ziemnych lub jakichś innych. Ja tu mam konglomerat marmurowy, na przykład z tyłu za sobą. Także to można sobie tutaj pomierzyć. No i teraz kolejny eksponat, który tutaj właśnie zawdzięczamy Jerzemu Stelmachowi. On na to wpadł, żeby to tak zrobić. No to jest krzywa rozpadu promieniotwórczego, po której widać, jak ilość materiału radioaktywnego zmniejsza się wraz z czasem. Tak, czyli jak weźmiemy ten okres połowicznego rozpadu, no to po prostu nam ta ilość tutaj na najwyższym słupku w tym okresie zmniejszy się o połowę i to jest tu. Tak, to jest początkowa wielkość i to jest tutaj wielkość następna. I później następny czerwony to jest znowu połowa tego i tak dalej. Niebieski, połowa niebieskiego, połowa znowu niebieskiego i połowa niebieskiego. Czyli to są ten czas połowicznego rozpadu, jeżeli tutaj byśmy mieli właśnie czas, no to tu możemy go zmierzyć odpowiednio. I teraz tutaj widzimy właśnie ten to jest jeden jedyny wzór, tak, który się tu pojawił, ale no, to jest tak zwana krzywa eksponencjalna, odzwierciedlenie tej funkcji matematycznej. No i teraz kolejny eksponat, to jest czas połowiecznego rozpadu i to jest też właśnie bardzo ciekawy pomysł Jerzego, polegający na tym, iż mamy takie kwadraty i pokazują one, że po czasie połowicznego rozpadu, załóżmy, że to jest jeden rok, czyli po roku, jeżeli gdzieś w składowisku odpadów radioaktywnych mamy próbkę 1024 gramy materiału radioaktywnego, to po roku z tego radioaktywne już jest tylko 512 gram. Po dwóch latach 256, no i kolejno 128, 64, 32, 16 i 8 i tak dalej. Więc to, tu młodzież przychodzi, tak, dzieci i bawią się, po prostu sobie to przekładają i w sposób taki zupełnie no, elementarny, widzą, o tu proszę, tu mamy te kwadraty, widzimy tak, że załóżmy, że jeśli tu by było raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem,
8, 9, po 10 latach, no to z tej naszej wielkiej próbki zostaje taki tutaj klocuszek malutki, który po prostu no, musimy przechowywać, aż oddzielić od otoczenia, żeby nam nie szkodził. Czyli no, to jest temat związany ze składowaniem odpadów radioaktywnych. Teraz kolejny temat, który się pojawił właśnie na tej naszej wystawie, to jak zabezpieczyć no, się przed promieniowaniem, a w szczególności jak zabezpieczyć elektrownie jądrowe, wewnątrz których zachodzą procesy jądrowe i jest tam dużo promieniowania i to promieniowanie wykorzystujemy do produkcji pary, która idzie na turbinę i później produkuje prąd elektryczny. Więc jak zapewnić bezpieczeństwo i taki bardzo prosty chcieliśmy stworzyć analog, jak to pokazać, tak żeby każde dziecko zrozumiało, o co tu chodzi. Więc te bariery, znaczy zilustrowaliśmy, jak się chronić przed promieniowaniem. Mianowicie, więc zacznijmy może od elektrowni jądrowej. Chodzi o to, że elektrownia w środku jest promieniowanie i są pewne bariery ochronne przed tym promieniowaniem. Pierwsza rzecz no to są takie, że paliwo jest w formie pastylek i produkty rozszczepienia są. Są te pastylki tak skonstruowane, mają taką wewnętrzną barierę, że produkty rozszczepienia są uwięzione i nie wydostają się na zewnątrz. To jest pierwsza bariera. No oczywiście nie wszystkie, ale większość z nich się nie wydostaje na zewnątrz. Jedynie to, co się wydostaje, to neutrony, które ewentualnie mogą przenikać i powodować inne kolejne reakcje rozszczepienia, ale już w drugiej pastylce lub w tej samej odpowiedniej. Potem są koszulki prętów paliwowych, to jest druga bariera, stalowy zbiornik reaktora, bo przed promieniowaniem jesteśmy się w stanie ochronić, nawet powietrze nas chroni, bo powietrze też jest, zawiera cząsteczki, oczywiście to słaba ochrona, ale już woda jest lepszą ochroną, bo te cząsteczki alfa, beta, gamma po prostu rozpraszają się w tych wodzie, czy w powietrzu też, ale w wodzie, a jak już weźmiemy żelazo czy stal, no to jest to gęstsza substancja i wtedy no, te bardzo szybko pędzące cząsteczki nie są w stanie przejść przez tą, bo to tak jakby się przedzierały przez gęsty las i bardzo łatwo mogą trafić na drzewo i się tam zatrzymać albo skręcić. No i ostatnią barierą jest podwójna obudowa bezpieczeństwa reaktora. I tutaj na naszej wystawie, ja mam tutaj tą babę po prawej dla Państwa po lewej, gdzie no po prostu mamy te baby matrioszki i mówimy tak, te najmniejsze to są te pastylki, potem pręty i potem osłona stalowa, no i zewnętrzna osłona bezpieczeństwa reaktora. O, tutaj jeszcze inna wersja tych bab matrioszek. No i to tu jest pokazane, jak to w reaktorze jądrowym, czyli no właśnie tu są pastylki, tu są koszulki prętów paliwowych, tu zbiornik ciśnieniowy, no i obudowa bezpieczeństwa na zewnątrz tego reaktora.
No, proszę Państwa, czyli dużo bab matrioszek, możemy tak ciągnąć, kontynuować, ale za dużo barier bezpieczeństwa okazuje się, to robią to specjaliści od analiz probabilistycznych, czyli prawdopodobieństwa, że zbyt dużo zabezpieczeń nie jest już efektywne, więc no, nie musimy ciągnąć aż tylu bab, jak tutaj w tym rzędzie, tak? To jest 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. I teraz, proszę Państwa, aha, no i czym jest właśnie, czym są te, powiedzmy, ochrony, obudowy bezpieczeństwa, czy bariery bezpieczeństwa? No to są analogii barier, które no, są na drutach przewodzących prąd elektryczny. Jest, proszę zobaczyć, tu jest pierwsza bariera izolatora, tu jest druga, tak? No i możemy to oczywiście ciągnąć, żeby nie zostać porażonym prądami elektrycznymi. I teraz kolejny element, o którym się dzisiaj bardzo dużo mówi, to taki, że reaktor jądrowy to jest tak naprawdę kocioł, który produkuje parę i który trzeba po prostu podłączyć do turbiny, no żeby produkować prąd elektryczny. No i tutaj taki eksponat też został zaproponowany na atomowej Eurece, że mamy po prostu takie źródło ciepła, które podgrzewa wodę i parując napędza turbinę, generując prąd elektryczny. No i to w jakimś sensie tak ten reaktor jądrowy no po prostu jest źródłem ciepła. No zbliżając się do końca, jeszcze parę zdań na temat właśnie procesów jądrowych, które no też to jest na tych planszach, które są za mną. Otóż są dwie możliwości, albo mówiłem tam o niklu 62, otóż dla lżejszych jąder korzystne energetycznie i z tego możemy czerpać energię, są procesy łączenia się jąder większe, tak jak tutaj, tak połączone w jądro helu, litu i innych lżejszych pierwiastków. A to, czemu poświęciłem większość czasu, no to jest rozbicie ciężkich jąder, czyli tak zwane rozszczepienie jądrowe. To jest synteza termojądrowa, to rozszczepienie. To są reaktory, które produkują prąd elektryczny obecnie. To są reaktory termojądrowe, czyli procesy takie, jak zachodzą na Słońcu. Jeszcze nie mamy żadnej elektrowni termojądrowej. W tej chwili ITER jest we Francji, jest kandydatem na pierwszą taką demonstracyjną elektrownię. Co jest jeszcze ważne, to że paliwo jądrowe, w cudzysłowie paliwo, jest bardzo wydajne. Otóż jego wydajność jest 200 razy milion razy milion większa niż na przykład wydajność wody spadającej z góry, bo woda spadająca z góry to jest oddziaływanie grawitacyjne. Ja o tym mówiłem na początku, jakie są oddziaływania podstawowe w przyrodzie. Teraz to jest 200 razy milion razy milion, ale następnym w kolejce jest elektromagnetyczne. To jest tylko 200 razy milion, jądrowe są silniejsze. I to jest spalanie
jest tak naprawdę związane z oddziaływaniem elektromagnetycznym, bo to jest zmiana konfiguracji elektronów przy różnych łączenie się, przy łączeniu się atomów w różne związki chemiczne. A zatem ta wydajność jest bardzo duża. To jest 200 milionów więcej niż spalamy na przykład węgiel czy ropę. Czyli charakterystyką energii jądrowej jest, że mamy mało paliwa, a dużo energii. No właśnie Słońce świeci cały czas i właśnie wykorzystuje tę energię, czyli no, wystarczy nam ją na bardzo długo. Jest to też źródło energii odnawialnej. Więc tutaj już mówiłem o rozszczepieniu, czyli tym którym procesie, z którego korzystamy. No, jeszcze jeden element, który tutaj należy powiedzieć, jest tak zwana energia wiązania jądra atomowego. Chodzi o to, że całość nie zawsze jest równa części i jest to tak zwany defekt masy. Czyli oddzielone nukleony mają masę większą niż jądro. No i w związku z tym ta różnica przy różnych konfiguracjach właśnie protonów i neutronów w jądrach atomowych daje nam energię w myśl wzoru Einsteina, że energia to jest masa razy prędkość światła do kwadratu. To jest prędkość światła, no to jest ogromna, to jest 300 tysięcy kilometrów na sekundę, więc jak to jeszcze podniesiemy do kwadratu i pomnożymy nawet przez masę 1 kg, no to otrzymamy kolosalną energię i tak to właśnie wygląda. No tu pokazywałem, że właśnie mamy syntezę jądar atomowych. Tutaj mamy ciężki wodór, super ciężki wodór tryt. Tam pokazywałem, tak składa się z jednego protonu dwóch neutronów, tak, to jest ten tryt tutaj z deuterem łączą się, czyli proton i neutron, ciężki wodór. No i daje to po prostu hel. I energię w postaci ruchu tej cząstki helu, no i neutron, który też ma ruch. Czyli energia ruchu tak naprawdę to jest ta energia, którą wykorzystujemy, to jest właśnie ruch, to jest temperatura, to jest to, co daje nam wrażenie gorąca, bo te cząsteczki gazu nas uderzają i mamy wrażenie gorąca, czyli ruch, energia kinetyczna, no to jest po prostu to, co otrzymujemy w takiej reakcji. No i tu jeszcze porównanie energii jądrowej z chemiczną. No i tu na przykład 1 kg uranu daje nam tyle, co 3 wagony węgla i 2 wagony oleju opałowego. I na przykład 1 kg uranu to prawie 1 000 000 żarówek 100-watowych zapalonych przez cały rok. Zbliżę się do podsumowania. Co przyświecało nam, tak, a w szczególności, bo tu wspominamy Jerzego Stelmacha, co przyświecało przy tworzeniu wystawy Atomowa Eureka. Mianowicie, żeby użyć w miarę prostego języka, zrozumiałych treści i analogii, które być może, że nie są stuprocentowo tożsame z rzeczywistym, z tym, co rzeczywiście dzieje się w tym mikroświecie, ale są poglądowe wystarczająco,
że możemy uświadomić społeczeństwo, młodzież, że ta, no, że te zjawiska będą dla nich do zrozumienia. No właśnie jest to niedostępne zmysłom, tak? No człowiek jest tak skonstruowany, jak jest skonstruowany, no musi mieć jakieś narzędzia. No w tej chwili można obserwować atomy mikroskopem elektronowym, no ale to jeszcze, to jest wciąż tylko obraz, natomiast my mamy tu żywy model, tak, w postaci krążków Stelmacha, mamy żywy model tego, co dzieje się wewnątrz jądra atomowego. Więc nasza wystawa atomowa Eureka, E równa się mc kwadrat, no pozwala właśnie na częściowe przybliżenie zjawisk związanych właśnie z energią jądrową za pomocą zręcznych analogii mechanicznych, bo to jest analogia, no powiedzmy, mechaniczna, mechaniczno-magnetyczna, bo jeszcze wchodzą w grę oddziaływania magnetyczne, ale jest to zrozumiałe dla każdego. Z naszych doświadczeń tutaj wiemy, że młodzież bardzo im się to podoba i dorośli też podoba się im ta wystawa. Szanowni Państwo, to nasze spotkanie zostało dofinansowane z programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki, Ministra Edukacji i Nauki i jest też częścią projektu w cyklu Spinaj Naukę prowadzonego przez Stowarzyszenie Społeczeństwo i Nauka SPIN. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że będę w stanie przejść teraz do trybu widzialnego. Dziękuję bardzo. Jeżeli są pytania, to bardzo proszę. Pytanie ma na czacie. Dobrze. Proszę.